Po 8 latach rządów Platforma Obywatelska przechodzi do opozycji. Wałbrzych jest jednym z niewielu regionów w Polsce, gdzie PO otrzymało więcej mandatów niż PiS. Ustępujące stanowiska wicepremier Tomasz Siemoniak zapowiada, że będzie teraz częściej gościł w naszym regionie. Choć Platforma nie zdobyła wymarzonych 5 mandatów, w okręgu numer 2 obroniła 4, co w skali całego kraju jest niewątpliwie sukcesem. W sejmowych ławach zasiądą Tomasz Siemoniak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Monika Wielichowska i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Senatorem pozostanie Wiesław Kilian, choć będzie musiał przyzwyczaić się do nowej roli opozycjonisty. Trzeba przyglądać się, co Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowała z tego, co obiecywała w czasie kampanii wyborczej, bo jak przyglądniemy się, to był to stek, taki festiwal rzeczy, co Prawo i Sprawiedliwość zrobi. Więc przyjdzie czas na to, żeby się przyglądać, mieć własne pomysły na rozwój naszego państwa, wspierać dobre rzeczy, a być przeciwnikiem złych rzeczy, które mogą się zdarzyć. Działacze Platformy zapowiadają zwołanie Rady Krajowej, która zdecyduje o dalszych losach władz partii. Rozliczona z kampanii wyborczej zostanie Ewa Kopacz. Jak twierdzi Tomasz Siemoniak, ustępująca premier będzie starała się o dalsze przewodnictwo w PO, a on sam deklaruje dla niej poparcie. Przed Platformą stoi trudne zadanie odbudowania zaufania społecznego w ciągu najbliższych 4 lat. To jest wyzwanie, no bo po 8 latach rządzenia przychodzi czas opozycji. Ale uważam, że jesteśmy do tej roli też dobrze przygotowani, że mamy bardzo wielu kompetentnych ludzi, no chociażby z racji tego, że zajmowali różne urzędy i są świetnie zorientowani w tych tematach, więc będziemy bardzo wymagającą opozycją, ale jednocześnie opozycją, która będzie chciała w najważniejszych sprawach dla kraju współpracować. Ja to podkreślam, bo to też są takie tematy, którymi się zajmowałem przez ostatnie 4 lata. Bezpieczeństwo, udział Polski w NATO, wojsko. Liczę tutaj na konsensus i współpracę, więc wydaje mi się, że te 4 lata będą bardzo pracowite dla Platformy. Tomasz Siemoniak uzyskał najlepszy wynik wśród wszystkich kandydatów z okręgu numer 2. Prawie 31 tysięcy głosów zobowiązuje, dlatego nowy poseł ziemi wałbrzyskiej zapowiada, że będzie gościł tu częściej niż dotychczas. Będzie miał na to więcej czasu, ponieważ ustępuje z dwóch bardzo ważnych funkcji: wicepremiera i ministra obrony narodowej. Planuję bardzo mocno się włączyć w sprawy wałbrzyskie, w tempie nawet większym niż w kampanii wyborczej, bo w kampanii wyborczej byłem w stanie tylko w weekendy tutaj bywać, no poświęcając wolny czas. Natomiast w swojej aktywności poselskiej planuję tu bywać dużo i także w tygodniu. Także taki wynik jest wielkim zobowiązaniem i uważam, że na wyniki przyszłe się pracuje przez 4 lata i chcę do tej pracy ruszyć bardzo szybko. Siemoniak pochodzi z Wałbrzycha. Może być cennym partnerem dla prezydenta Wałbrzycha Romana Szałomaja w kontaktach z Warszawą. Choć Platforma nie będzie już decydować o losach kraju na szczeblu krajowym, Roman Szałomaj podkreśla, że każdy głos na rzecz naszego regionu będzie miał znaczenie.